połowie lat 60. ukazał się w Hiszpanii ruch charytatywny, działający początkowo wyłącznie na przedmieściach Madrytu, opiekując się tamtejszą biedotą, na czele którego stały dwie osoby, Kiko Arguello i Carmen Hernández. Ruch ten spotkał się natychmiast z uznaniem tamtejszego arcybiskupa. Z biegiem jednak czasu z ruchu charytatywnego zaczął przekształcać się w ruch religijny typu sekciarskiego, co jednak nie zostało spostrzeżone przez autorytety kościelne, które nadal go popierały jako ruch charytatywny. To dzięki swej działalności dobroczynnej wśród najbardziej ubogich uzyskał sobie jak najlepszą opinię wśród autorytetów kościelnych tak w Hiszpanii, jak i w innych krajach, na które stopniowo zaczął się rozszerzać. Stąd też i sympatia do niego wczesnego papieża Pawła VI, który zaczął go wychwalać i zalecać. W międzyczasie zaczęły się duże zmiany wewnątrz owego ruchu, a to w miarę jak przybywali zwolennicy i opiekunowie. Tak iż z ruchu charytatywnego stał się rodzajem sekty religijnej wewnątrz kościoła, o czym różni jego opiekunowie, głównie biskupi, niewiele wiedzieli, jako iż przez kierowników tego ruchu wypracowane instrukcje religijne nie zostały aż do dzisiaj opublikowane i są znane tylko wtajemniczonym, gdyż dostępne wyłącznie kierownikom owego ruchu, będąc wydane jako maszynopis do użytku prywatnego, liczący 373 stronice. Jest to tak zwana katecheza, której analiza wykazuje, że nie ma ów ruch neokatechumenalny nic wspólnego z nauką oficjalną Kościoła. Co więcej, nauka owej katechezy, z punktu widzenia nauki tradycyjnej Kościoła, jest zbiorem najrozmaitszych herezji, głównie protestanckich. Wspomniana wyżej katecheza owego ruchu neokatechumenalnego została szczegółowo przestudiowana przez księdza włoskiego Enrico Zoffoli, który na ten temat napisał i wydał kilka książek, a główną z nich jest Herezje del Movimento Neocatechumenale Sacro Critico. Książka ta ma już 5 wydań. Korzystam tutaj z wydania 5. Tenże autor wydał także studium porównawcze pod tytułem Magistero del Papa Catechesi di Kiko, wykazując sprzeczność między nauką papieża i katechezą Kiko. We wspomnianej katechezie, zarezerwowanej tylko dla wtajemniczonych, znajduje się wiele stwierdzeń heretyckich, z których, w tej pierwszej części naszej krytyki, zostaną na razie wzięte pod uwagę tylko następujące. Człowiek nie może nie grzeszyć. Nawrócenie polega jedynie na uznaniu swej nędzy moralnej. Grzech nie obraża Pana Boga, bo jest czymś normalnym w życiu człowieka. Chrystus Pan dokonał odkupienia wszystkich ludzi nie przez swą mękę i śmierć na krzyżu, lecz przez swe zmartwychwstanie. Kościół nie został założony przez Chrystusa Pana, lecz przez pierwotną wspólnotę wiernych, jak wszystkie religie, stąd też są one sobie równe i każdy może się zbawić niezależnie od wiary, którą wyznaje. Kapłaństwo nie ma nic wspólnego ze święceniami, gdyż każdy chrześcijanin jest kapłanem przez chrzest, a więc także i kobiety są kapłankami. Msza święta, zwana przez ową katechezę Eucharystią, nie jest ofiarą, stąd też nie jest potrzebny ołtarz, bo wystarcza stół. Eucharystia jest tylko ucztą, biesiadą, a nie ofiarą. Konsekracja chleba i wina jest tylko symbolem zmartwychwstania Chrystusa. Msza święta nie jest celebrowana przez kapłana, lecz przez zgromadzenie. Nie istnieje obecność rzeczywista Chrystusa Pana w Eucharystii, stąd też nie usprawiedliwiają się akty adoracji, przyklękania i tym podobne. Sakrament pokuty utożsamia się z sakramentem chrztu i spowiedź powinna być publiczną wobec zgromadzenia, a nie wobec kapłana. Wszyscy ludzie są grzeszni, więc nie może istnieć stan łaski. Chrystus Pan nie może być naśladowany. Chrystus Pan wymaga, aby każdy chrześcijanin nienawidził swych rodziców, braci i krewnych. Aby być chrześcijaninem, trzeba najpierw wyzbyć się wszelkich dóbr na korzyść wspólnoty neokatechumenalnej. Dobra wspólne mogą być używane i nadużywane, nie usprawiedliwia się żadna asceza, ani też powściągliwość. Wszyscy będą zbawieni dzięki miłosierdziu Boga, nie istnieje piekło, ani czyściec, więc modlitwy za zmarłych są niepotrzebne. Historia Kościoła kończy się z edyktem cesarza Konstantyna i zaczyna się na nowo dopiero dzięki drugiemu Soborowi Watykańskiemu. Biblia interpretuje się sama, a nie przez Kościół. Jak z powyższego widać, ruch neokatechumenalny jest zbiorem najrozmaitszych herezji, jakie ukazywały się w ciągu dziejów Kościoła, a głównie jest syntezą nauki różnych sekt protestanckich. Według tej katechezy kapłaństwo, a więc i cała hierarchia Kościoła, są zbyteczne.